Słuchajcie, jak tutaj w Omanie się robi gorąco. No dzisiaj jest prawie 40 stopni i w sumie się cieszę, że mam home office, że tak powiem, bo wyjście nawet na tą uczelnię, moją 5 minut od willi, to jest jednak spory wyczyn. No a będzie coraz gorzej. Cześć, z tej strony Klaudia. Cieszę się, że ze mną jesteście dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie na podcast Podróżniczo-Kulturowy. I dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie dosyć intrygującym, burzliwym i wywołującym różne emocje u różnych osób, a jest to kobieta w kraju arabskim. Ja do tego tematu podejdę bardzo subiektywnie, ponieważ myślę, że nie posiadam aż tak dużej wiedzy ani doświadczenia, aby jakby móc... W ogóle nie wiem, czy ktokolwiek może powiedzieć cokolwiek obiektywnego tak naprawdę w tej kwestii, bo tutaj musimy zrozumieć, że całe pojęcie w ogóle kultury jest subiektywne samo w sobie, ponieważ fakt, że dojrzewamy w jakimś społeczeństwie czy w jakiejś kulturze, od razu sprawia, że patrzymy na pewne zjawiska bardzo subiektywnie. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o tego typu sprawy, czyli mamy społeczeństwa wschodnie i społeczeństwa zachodnie, gdzie pojęcie wolności może się nieco różnić. I to jest bardzo ważna kwestia, którą musimy zrozumieć. To znaczy, my wychowujemy się w kulturze takiej bardziej zachodniej. To znaczy, żyjemy jako indywidualiści, wychowujemy się w ten sposób, dążymy do naszych celów, jesteśmy zachęcani, aby osiągać pewne sukcesy i jakby skupiamy się bardzo egocentrycznie na tym, co się dzieje wokół nas i, że tak powiem, co możemy zrobić z naszym własnym życiem. Natomiast pewne społeczeństwa, w tym dużo kultur, które gdzieś tam wywodzą się z islamu, ale również na przykład Japonia, no to są to społeczeństwa, powiedzmy, takie bardziej skupione na wspólnocie. To znaczy, że jakby dobro tej wspólnoty, czyli dobro grupy, jest ważniejsze niż dobro jednostki. I robienie czegokolwiek, co by było, powiedzmy, gdzieś tam odejściem z tej normalności, która w tej grupie się przejawia, jest działaniem negatywnym na rzecz tej grupy. Oczywiście to są różne przypadki i to jest bardzo tak generalnie powiedziane, natomiast po prostu trzeba zrozumieć to, że jakby my żyjemy troszeczkę w innym świecie, gdzie nasze poczucie wolności krąży wokół nas i jest na nas jakby zupełnie skupione. I to, jak my odczuwamy różne emocje i różne zjawiska, jak widzimy, widzimy bardzo po prostu przez pryzmat indywidualnego dobra. Natomiast w tych społeczeństwach bardziej takich właśnie wspólnotowych, no to tam się patrzy bardziej poprzez to dobro właśnie tej wspólnoty. I to jest taki wstęp, z którym chciałabym zacząć, ponieważ on będzie nam jakby definiował pewne aspekty. Tutaj jeszcze dodam, możecie sobie obejrzeć taki fajny odcinek z kanału Yes Theory, gdzie oni po prostu pojechali spotkać się z Dalai Lamą i mieli okazję zadać mu jedno pytanie. I zapytali się go mniej więcej, też nie chcę wam tutaj, że tak powiem, opowiadać bzdur, natomiast to brzmiało w ten sposób: co byś polecił młodym ludziom, którzy zmagają się właśnie z napadami lękowymi, z różnego rodzaju napięciami i nie mogą sobie po prostu poradzić z tymi lękami? No i na to Dalai Lama odpowiedział, że po prostu całe to takie właśnie poczucie tego lęku i tak dalej, ono wywodzi się z tego, że żyjemy w takim bardzo skupionym, egocentrycznie społeczeństwie. To znaczy, to jestem ja i wszystko, co mnie dotyczy, i wszystko, co się dzieje złego wobec mnie, jest bardzo takie emocjonalne i ja, jakby skupiając się tylko na sobie, bardzo to wszystko przeżywam. Natomiast kiedy patrzymy z większej perspektywy na jakby, to już dodaję, że tak powiem, od siebie, no jeżeli patrzymy z większej perspektywy na ten cały jakby problem, czyli żyjemy bardziej altruistycznie, gdzie jakby dobro ogółu jest ważniejsze, to nie są w stanie nas poruszyć te drobne zjawiska, które dotyczą nas osobiście, ponieważ one gdzieś tam, powiedzmy, są nie tyle co odseparowane, ale nie są tak ściśle powiązane z naszym sobą. To znaczy, te zjawiska, które dzieją się w grupie, po prostu mają więcej różnych bodźców. I te pojedyncze nie są aż tak odczuwalne dla nas. I to jest to właśnie, z czym chciałam zacząć. Także teraz Wam opowiem troszeczkę z mojej perspektywy, jak mi się żyje w kraju arabskim, w Omanie. A później opowiem Wam nieco o tym, jak ja w ogóle postrzegam kobiety, które żyją tutaj i co mi się po prostu wydaje, jak to życie wygląda. A więc tak, dużo osób, zanim wyjechałam, na przykład zarzucało mi, że
No nie tyle co zarzucało, co pytało się, czy na pewno chcesz jechać, bo jednak będą ci tam zaczepiać, no jesteś blondynką, masz niebieskie oczy, czyli takie no, typowe, powiedzmy, standardowe gdzieś tam pytania, które się rodziły. No i powiem wam szczerze, że w Omanie, w ogóle w większości tych bogatych, powiedzmy, krajów arabskich, tego Półwyspu Arabskiego, jeśli chodzi o zaczepianie kobiet, to tego tutaj nie ma, ponieważ kulturowo to jest bardzo pozbawione szacunku i taki Omańczyk w życiu by nie zagwizdał na przykład za kobietą, no bo ponieważ to jest w ogóle strasznie nieprzyzwoite i nie na miejscu. Są nawet takie skrajne sytuacje, na przykład w Arabii Saudyjskiej, gdzie patrzenie się w oczy obcej kobiecie już wyznacza pewien brak szacunku. Także tutaj to takie zaczepianie, catcalling czy w ogóle tego typu akcje, one nie mają prawa bytu po prostu, bo kulturowo są nieakceptowalne. Czym innym jest oczywiście, jak się idzie na przykład do krajów północnej Afryki. Tam ta kultura jest nieco inna. I ja wiem, że dużo jest takich właśnie troszeczkę nieporozumień gdzieś tam z Egiptu czy Maroka, gdzie faktycznie, powiedzmy, te kobiety są zaczepiane. Nie wiem, coś na zasadzie kupię cię za wielbłądy, co zresztą moim osobistym zdaniem jest po prostu nabijaniem się z turystów, a nie faktyczną propozycją. Natomiast no, w krajach takich typowo Półwyspu Arabskiego, gdzie powiedzmy one rozwinęły się bardzo szybko w poprzednich latach i są bardzo konserwatywne, takich jakby stosunków czy zachowań między kobietą a mężczyzną po prostu nie ma, ponieważ tu to odseparowanie płciowe jest bardzo silne i nie można sobie po prostu pozwolić na zaczepki obcej kobiety. No to jest pierwsza kwestia. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o ubiór, oczywiście ja jako kobieta muszę się tutaj dostosować do panujących warunków, to znaczy muszę gdzieś tam zasłaniać kolana czy łokcie. Natomiast no, ja chodzę często bardzo w koszulce z krótkim rękawkiem i to jest też okej, jakby nikt na to nie zwraca uwagi, bo tak naprawdę tutaj tych ekspatów, kobiet zewsząd po prostu na świecie, no to jest całkiem sporo i to tak naprawdę się miesza, szczególnie w stolicy. Oczywiście czymś innym jest, kiedy pojedzie się gdzieś na wieś. Natomiast tutaj w Muskacie to tak naprawdę jak się pójdzie do odpowiedniego miejsca, to można nawet nie mieć na sobie po prostu mini sukienkę z głębokim dekoltem. Ale to bardzo zależy właśnie od tego, w jakie miejsce się idzie. Ponieważ są tu bary, są tu puby, są tu nawet kluby, także nie jest to bardzo popularne i raczej Omańczyków się tam nie spotka. Natomiast to właśnie jest otwarte dla ekspatów. Jeżeli chodzi o miejsce pracy, no to oczywiście te łokcie i kolana trzeba zakryć. Ale mężczyźni na przykład też nie mogą nosić shortów, ponieważ jest to po prostu nieeleganckie. No jest to pogardliwe dla po prostu pracy, jaką się wykonuje i dla osób, które przebywają z tobą w miejscu pracy. Druga sprawa jest taka, że też po prostu jako kobieta ja tutaj czuję pełne bezpieczeństwo. To znaczy idąc wieczorem przez ulicę, bo tutaj w ogóle przestępczość taka pospolita, ona praktycznie nie występuje. Więc właśnie idąc wieczorem przez ulicę ja się nie boję, że ktoś mnie zaczepi, czy zrobi mi krzywdę, po prostu to się tutaj nie dzieje w Omanie. Nie mogę wypowiadać się za inne kraje, natomiast Oman jest wybitnie bezpieczny. Jeżeli sobie nawet poczytacie jakieś tam informacje w internecie, no to jest po prostu tutaj naprawdę komfortowo. I ja, kiedy pamiętam, przyjechałam do Polski pod koniec lutego, tak, to było pod koniec lutego, na tydzień wakacji, i pamiętam, że cały czas w Omanie nosiłam otwartą torebkę, bo po prostu no, nikt mi tego no, nie zabrałby mi, bo ludzie tutaj nie mają takiej potrzeby. No jest to też bardzo mocno karane. Natomiast właśnie w Polsce miałam w tramwaju we Wrocławiu, dosyć zatłoczonym, miałam małą torebkę i dosłownie drugiego dnia ktoś mi tą torebkę odpiął w tym tłumie, gdzie ja tego nie zauważyłam i wyciągnął mi portfel. Co w ogóle dla mnie było totalną, jakby zapomniałam już w ogóle, że takie rzeczy się dzieją po tych paru miesiącach. No także trochę się, powiedzmy, rozleniwiłam. I to bezpieczeństwo w Omanie jest naprawdę, jeżeli chodzi o przestępczość pospolitą, dużo, dużo wyższe niż nawet u nas w kraju. Jeżeli chodzi o miejsca pracy, no to one są gdzieś tam mieszane. I jakby to też zależy bardzo od firmy, w firmach prywatnych, czy w placówkach edukacyjnych, czy też zależy od dzielnicy, że tak powiem, oraz funkcji, no to mieszanie płciowe się pojawia. Natomiast jest dużo takich miejsc, gdzie kobiety są odseparowane. Większość restauracji ma na przykład coś takiego jak family room.
Czyli nie można tam, jakby idąc rodziną, no to nie ma się tego, że jakby nikt ci nie zabrania siadać w tym miejscu, które jest jakby ogólnodostępne, aczkolwiek zawsze ci zaproponują, że otworzą to drugie pomieszczenie, żebyś mogła sobie tam spokojnie siedzieć ze znajomymi, z rodziną czy z przyjaciółką. Także takie rzeczy występują i one są, jakby no nie przeszkadzają mi. Ja tam na ogół siadam w sumie w tym miejscu dla, powiedzmy, ogólnodostępnym dla wszystkich. Natomiast jak tam się ktokolwiek czuje, można zawsze sobie uciec, nawet po to, żeby mieć więcej prywatności do tego family roomu. Także to są takie są po prostu perspektywy i tak faktycznie to wygląda. Jakkolwiek by to nie było inne od naszego kraju, no to mimo wszystko wcale nie jest aż tak bardzo różne tutaj życie. No są też takie plaże na przykład, gdzie można kąpać się w bikini i są takie, na których nie wypada, ponieważ to są ogólnodostępne plaże, gdzie całe rodziny z dziećmi przychodzą. No i tego po prostu się tam nie robi. Natomiast są właśnie też takie dzielnice typowo dla ekspatów, gdzie już standardem jest to, że właśnie wszyscy kąpią się w bikini. Także to jest, po prostu wystarczy poszukać trochę i można sobie znaleźć to, cokolwiek nam odpowiada. Także to są takie jakby codzienności mojego życia. Ja tutaj też mieszkam w willi na przykład, którą wynajmujemy, znaczy nawet nie wynajmujemy, tylko mamy zapewnioną z naszego miejsca pracy. No i tutaj mieszkamy w 11 osób, dzielimy je wspólnie, też jest w teorii, na papierze to mamy dwie wille, gdzie jedna jest męska, jedna jest żeńska, natomiast tutaj jakby ten podział jest zupełnie zaburzony i mieszkamy razem, wynajmujemy wszystko razem. Natomiast ten podział taki fizyczny tych miejsc dla kobiet i mężczyzn się jeszcze na przykład przejawia na uczelniach czy w szkołach. Bardzo często szkoły są dla kobiet i dla mężczyzn osobno, w sumie dla dzieci, dla chłopców i dla dziewczynek. Ale też na uczelniach na przykład są osobne kantyny. Nie na mojej uczelni, ponieważ to jest prywatny uniwersytet niemiecki, powiedzmy gdzieś tam we współpracy z Niemcami, natomiast uczelnie państwowe, czy gdzieś tam należące bardziej do Omańczyków, no to one już mają takie typowe, właśnie tutaj typową architekturę, czyli osobne kantyny do jedzenia, osobne korytarze, nawet osobne wyjścia na salę dla kobiet i mężczyzn. Więc to już jest też takie dosyć skrajne. I tutaj też pojawia się to pytanie jakby o tą wolność, tak? Bo dla nas, jako powiedzmy indywidualistów, ta wolność jest ważna i ona się wyraża w tym, że my możemy robić co chcemy, podejmować takie decyzje, jakie chcemy, nie jesteśmy zależni od nikogo i jakby nie czujemy skrępowania generalnie. Natomiast jakby spojrzeć na to, co też mnie zaskoczyło, kiedy rozmawiałam ze swoją studentką, która powiedziała mi, że ona chce zaproponować osobne chodniki w swoim projekcie urbanistycznym dla kobiet i dla mężczyzn, dlatego że ona się chce czuć bardziej wolna, po prostu idąc takim chodnikiem. I dla niej poczucie wolności właśnie będzie związane z tym komfortem, który wynika z tego, że jest po prostu ona odseparowana od mężczyzn. I to są rzeczy, które też się bardzo różnią między kobietami, które pochodzą właśnie z takich tradycyjnych rodzin, a dziewczynami, które pochodzą, które gdzieś tam nawet nie tyle co pochodzą z tradycyjnych rodzin czy nie, ale na przykład mieszkały przez jakiś czas w Stanach, bo też mam takie studentki, no to jakby one mają trochę inną perspektywę i im tej takiej indywidualistycznej wolności brakuje, no bo komu by nie brakowało, tak? To jest tak naprawdę najbardziej, że tak powiem, skupiona na naszym ja, naturalna dla nas wolność. Natomiast te dziewczyny, które jakby wychowały się tutaj, one nie odczuwają w ogóle tego braku i że coś jest nie tak z tym. To znaczy, to nie są dziewczyny, które są gdzieś tam zahukane, nieśmiałe i tak dalej, ale no, jakbyście spojrzeli na moje studentki, to czasami są naprawdę niezłe badasy, tylko właśnie one po prostu inaczej pewne rzeczy postrzegają. I tutaj też nie będę jakby, powiedzmy, oceniać tego, co jest złe, a co jest dobre. No ja nie jestem osobiście wielką fanką, że tak powiem, tej segregacji płciowej. No natomiast tutaj się buduje tak, że się szanuje tą kulturę. To się nazywa culture sensitive design i to podejście jest ważne. No bo nie chcemy też mieć takiego, jakby przyjeżdżać z taką naklejką białego kolonizatora, tak, który gdzieś tam wyjeżdża do RPA na przykład i przekształca całe społeczeństwo, mówiąc, że tak mają żyć, bo tak jest lepiej. A no nie zawsze, tak? Bo no to jedna sprawa, którą wcześniej poruszyliśmy, czyli męczymy się teraz na przykład z właśnie napadami lękowymi czy depresją i to są takie typowo zachodnie choroby, które się u nas pojawiają. Czyli ten wyścig jakby szczurów, to ten właśnie taki indywidualizm wypierający, ten altruizm, bo jakby
ile szczęścia daje nam jakby dzielenie się w ogóle szczęściem, to też jest nieopisane. No natomiast to są właśnie takie rzeczy, które każdy musi sobie jakby przemyśleć. I to ja Wam naprawdę polecam. I myślę, że też jakby to nie jest... To jest oczywiste dla nas, tak? Bo jesteście tutaj na tym podcaście i słuchacie go. Także ja wierzę w to, że macie otwarte głowy i wyłączone macie teraz jakby Wasze oceny i założenia, albo przynajmniej zminimalizowane, bo tego się nie da totalnie wyłączyć. No i podchodzicie do tego takiego tematu na świeżo. No i teraz zaproszę Was na tą właśnie jakby taką rozmowę o tych kobietach, które są tutaj lokalnie, bo już do tego wcześniej zresztą nawiązałam. I opowiem Wam jakby jak ja na to patrzę, subiektywnie oczywiście, starając się cały czas zrozumieć to, ponieważ to jest dla mnie też bardzo ciężkie, jakby, no ja jestem typowym indywidualistą, tak, pochodzącym z Polski, z naszej kultury, z naszej tradycji, no i jest dla mnie to bardzo po prostu trudne, aby zrozumieć ten arabski styl życia. Natomiast cały czas to podważa jakby też moje przekonania, no i widzę jakby te dobre aspekty tego, czyli bardzo silne stosunki rodzinne, tutaj w ogóle rodzina jest fundamentem. I żeniąc się, czy wychodząc za mąż za kogoś, tak naprawdę żenimy się z całą rodziną, czy wychodzimy za mąż za całą rodzinę, cały klan. Natomiast tutaj jest ten patriarchalizm jednak bardzo wciąż silny i tego się nie da zaprzeczyć. No właśnie, moja jedna studentka napisała mi ostatnio, jak tam wrzuciłam jakiś post na temat aborcji na Instagrama, że ona sobie doskonale zdaje sprawę właśnie z tego, jak się żyje w świecie, który jest dyktowany przez mężczyzn. I to mnie troszeczkę zdziwiło, że napisała do mnie, tak? Bo jednak to jest mimo wszystko trochę tak temat tabu. To są sprawy, o których po prostu się na głos nie dyskutuje. Religia, seksualność, związki oraz polityka, no to są tematy, o których się po prostu nie mówi. Oman to jest sułtanat, gdzie po prostu jest sułtan, jest komitet, są ministrowie i to jest władza absolutna. Tutaj nie ma jakby jakiejś dyskusji, tutaj nie ma protestów. Ludzie są w miarę zadowoleni z tej władzy, więc też nie mają tak bardzo na co narzekać, przynajmniej otwarcie. Natomiast no jest trochę właśnie tak, że są te tematy tabu. No i sobie z tego trzeba dawać sprawę, więc jakby ciężko jest mimo wszystko bezpośrednio się pytać tych kobiet. Ja mam swoje znajome, które na przykład tutaj studiują. Też jedna jest dziewczyna z Egiptu i jedna dziewczyna, która teraz wyjechała na studia do Niemiec. W sumie nawet dwie, które są omankami. Jeżeli chodzi w ogóle o takie kwestie podstawowe, czyli to, że no bardzo często jednak ci rodzice dyktują to, co możemy zrobić, czy jak możemy się zachować i to głównie jest ojciec, czyli dziewczyny, które na przykład są na magisterce, na architekturze i muszą pojechać, zobaczyć działkę albo wyjechać na wycieczkę gdzieś tam związaną ze studiami, no to mogą po prostu usłyszeć od ojca czy swojego męża, mając tam 24 na przykład lata, że no nie, on się nie zgadza i kropka. I takie sytuacje się zdarzają wciąż. Natomiast jest tutaj masa kobiet, która po prostu ma zupełną wolność. Tylko musicie sobie zdawać sprawę z tego, że jednak to się troszeczkę dłużej dojrzewa, bo tutaj jest tak, że dziewczyna jest tak naprawdę pod skrzydłami rodziców do momentu, w którym nie wyjdzie za mąż. To jest bardzo często też dotyczy mężczyzn, natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, no jest właśnie im łatwiej wyjechać za granicę na przykład na studia. I to rozwiązanie wyjazdu za granicę na studia, ono jest też takim sposobem jakby powiedzmy usamodzielnienia się na chwilę. Natomiast w przypadku kobiet, no to bardzo często właśnie jest tak, że jest się pod skrzydłami rodziców, a potem bezpośrednio się trafia pod skrzydła męża i własnej rodziny. I nie ma w ogóle czasu na indywidualność i tak naprawdę takie w pełni odkrywanie siebie i uniezależnienie się. No i to też jakby ta mentalność jest troszeczkę inna. No jednak młodzież tutaj troszeczkę jest mniej dojrzała niż na przykład w Polsce. No bo jeżeli mamy 22 czy 23 lata i seksualność jest w ogóle tematem, którego się nie porusza, bo jedyne co się słyszy to hi-hi-hi-hoty, tak, które gdzieś tam powiedzmy u nas siedziały w wieku 13 lat, no to jest inaczej. Dla nich większość w ogóle jakichkolwiek pocałunków bardzo często będzie się dopiero działa po wyjściu za mąż. Ponieważ jeżeli w ogóle chodzi o randkowanie tutaj, w Omanie. I ja tutaj właśnie chciałam też podkreślić, że ja mówię specyficznie o Omanie, bo jakby nie mam też takiej wiedzy, na przykład jak jest w Arabii Saudyjskiej, a podejrzewam, że jest bardziej konserwatywnie. Natomiast wciąż to jest konserwatywny kraj. I generalnie, jeżeli dziewczyna pochodzi z jakiejś tam rodziny, tak, i ją spotka powiedzmy ktoś na mieście z jakimś chłopakiem, no to już cała jakby tej rodziny, całe imię jest gdzieś tam zszargane.
powiedzmy. Dlatego ta presja społeczna jest tutaj taka duża. W ogóle Oman, no to, czy to społeczeństwo tutaj w Omanie, no to jest takie, które robi bardzo dużo rzeczy na pokaz. Czyli tam na uczelni może się po prostu dziać chaos, natomiast będzie wielka ceremonia rozdania dyplomów, gdzie zaproszą po prostu telewizję narodową i tak dalej, bo to jest to, co ludzie widzą. A to, czego ludzie nie widzą, to jest nieważne. I to po prostu zobaczycie sobie nawet patrząc na domy Omańczyków, czy na to, jak się ubierają, tak? Wiecie, to jest taki typowy obraz dziewczyny, która nosi abaję, a ma po prostu 15-centymetrowe szpilki, do tego torebkę z Gucci. I podjeżdża jeszcze Porsche pod uniwersytet. Ja mam takich pełno tutaj. Także bardzo, bardzo dużo rzeczy się robi na pokaz. A to, co jest w domu, zostaje w domu. I tak samo jest to, że w domu rządzi w większości kobieta. Natomiast poza domem, gdzie ludzie patrzą, no to rządzi mężczyzna. I to się tak wszystko wymienia tutaj. Są wyjątki, oczywiście. Tak jak mówiłam, są dziewczyny, które właśnie studiowały gdzieś za granicą, czy no pojedyncze przypadki, czy mieszkały w ogóle z rodzinami za granicą, to one mają troszeczkę inne spojrzenie na to. I widzę, że im brakuje trochę wolności, bo mam kilka właśnie takich studentek, które... Pamiętam, jak leciałam na Sri Lankę w zimie, no to podeszła do mnie jedna dziewczyna i mówiła: kurczę, Klaudia, ale fajnie, ja bym też bardzo chciała, ale nie mogę, bo jakbym miała gdzieś pojechać, to właśnie tylko z rodzicami. No i ponad 20 lat. I tak to jest. Albo są rodzice, albo jest mąż. To też zależy bardzo od rodziny i nie ma co mówić, że jakby te kobiety nie są szczęśliwe, bo to w ogóle jakby nie ma ze sobą nic wspólnego. To szczęście ich po prostu jest postrzegane w innych kategoriach, one się spełniają w inny sposób. Jest tu masa wykształconych dziewczyn, które robią karierę, jest masa Arabek na świecie, jeżeli sobie spojrzycie, które robią super światową karierę i są mega silne. Natomiast tak powiedzmy przeciętnie, no to też bardzo często się zdarza tak, że dziewczyny na przykład chodzą na studia po to, żeby podnieść swój status społeczny. I dzięki temu mogą po prostu wyjść za mąż lepiej. Bo jakby, tak jak mówiłam, ten status i to, co jest na pokaz, jest najważniejsze. No druga taka na przykład kwestia, jeżeli chodzi o nazwiska w ogóle w świecie arabskim, to nie ma czegoś takiego jak nazwisko. Należy się do klanu, to znaczy typowe po prostu imię kobiety to jest jej pierwsze imię, żeńskie, potem imię ojca, imię dziadka i na koniec imię klanu. I tego imienia się nigdy nie zmienia. I dzieci tej kobiety zawsze będą miały tą nazwę klanu od ojca oczywiście. No i to jest właśnie też jeden z takich aspektów bardziej patriarchalnych. Tak samo jest na przykład, jeżeli chodzi o małżeństwo, czyli kobieta, która wychodzi za Omańczyka, ona musi po prostu gdzieś tam, nawet nie może przyjąć paszportu omańskiego, nie ma czegoś tutaj takiego, natomiast jej dzieci muszą zostać Omańczykami. Jeżeli przyjmą jakąkolwiek inną narodowość, no to nie mają do tego, do jakby świadczeń żadnych praw, mimo że tutaj się urodziły i tutaj wychowały. A na przykład w przypadku, kiedy omańska kobieta wychodzi za nieomańczyka, no ona musi na przykład mieć problemy ze znalezieniem męża w Omanie, to znaczy może być schorowana albo powiedzmy starsza, czy stara gdzieś tam w tych standardach Omanu. No i taka kobieta właśnie wtedy dostaje pozwolenie od ministerstwa czy od rządu na to, że ona może wyjść za mąż za kogoś, kto nie jest Omańczykiem, ale z tego co wiem jest to bardzo, bardzo trudne. Także to są w ogóle też takie skomplikowane tematy, które są związane z tą nie tyle co omanizacją, ale po prostu z bardzo silnym zachowaniem tej tożsamości kulturowej, bo pamiętajcie, że Oman jest zbudowany z dwóch większości, czyli mamy Omańczyków, których jest połowa i mniej więcej właśnie połowę ekspatów. Także zachowanie tożsamości kulturowej jest dosyć trudne i myślę, że oni, tak zresztą jak w Polsce reagujemy, tak? To znaczy, no Polacy nie do końca zawsze są przychylni. Nie mówię, że wszyscy, bo ja uważam, że jesteśmy super otwartym narodem i tylko tyle, że musimy to właśnie pokazać jeszcze sobie i udowodnić sobie. Natomiast no, czasami niech przychylnie się patrzy u nas na osoby gdzieś tam przyjeżdżające z Ukrainy i tak dalej. No i to tak jest właśnie tutaj, gdzie Omańczyk po prostu patrzy na Pakistańczyka jako no, osobę, która jest w ogóle niegodna. Tak? Czyli patrzy się z góry, jest ten taki podejście na zasadzie żaden Omańczyk nie będzie pracował w knajpie, żaden Omańczyk nie będzie pracował w usługach czy w sklepie. To są wszystko właśnie ekspaci z Pakistanu bardzo często, czy z Bangladeszu, z Indii i tak dalej. No i te osoby są jakby patrzone na nie bardzo jest z góry.
No, ale wracając do tematu. Ja znam masę dziewczyn, które po prostu są mega otwarte i szczęśliwe. I tak jak mówię, to właśnie nie jest tak, że te kobiety są gdzieś tam bite czy oblewane kwasem. Słuchajcie, to się zdarza. To się zdarza w każdym społeczeństwie, bo w każdym społeczeństwie są źli ludzie. Natomiast to nie jest standard. Swoją żonę traktuje się tutaj z bardzo wysokim szacunkiem z założenia. W ogóle rozwody są bardzo niskie. No, zdradzać się ludzie zdradzają, oczywiście, że tak, bo jakby nikt tutaj nie ma tutaj jakby ludzi świętych. Każdy, chociaż są bardzo jakby mimo wszystko religijni Omańczycy, natomiast no, są osoby, które zdradzają. Aczkolwiek jakby tą żonę traktuje się z największym szacunkiem, bo nie chcesz pokazywać osobom trzecim, że ty nie szanujesz swojej żony, bo to jakby nie ma w ogóle sensu. Także tutaj no, to są kwestie, o których się nie mówi, no bo one się nie sprzedają. No, łatwiej jest napisać książkę czy reportaż o kobiecie, która została kwasem gdzieś tam oblana w jakiejś Arabii czy gdzieś tam w, powiedzmy, Pakistanie czy Iranie, a trudniej jest po prostu opisać życie szczęśliwej rodziny arabskiej, bo no, nikt też nie będzie się tym interesował. Druga sprawa, że to jest też zupełnie inny styl życia, który ciężko zrozumieć, tak, w pozytywny sposób. I dla mnie, tak jak mówię i już wspomniałam wcześniej, też cały czas to jest ciągłe podważanie moich wartości i moich przekonań. Natomiast staram się cały czas w ogóle po prostu podejść do tego na sposób taki dosyć spokojny. I no i ja tutaj żyję w tym kraju, w tym świecie, w tej społeczności. Mimo wszystko żyję w bańce, bo w bardzo wielokulturowym środowisku. Natomiast jakby obserwując osoby trzecie czy znajomych, no to mimo wszystko nie widzę tutaj jakby wielkiej tragedii. Druga sprawa, że o wielkiej tragedii się też nie mówi tak bardzo. No ale w Polsce też jest to samo, tak? Czy mężczyzna, który znęca się nad kobietą, też nie jest takie proste, żeby kobieta pobiegła na policję i zgłosiła to. To są bardzo silne mechanizmy psychiczne, szczególnie, że no jednak tutaj po prostu nie ma aż takiego ruchu feministycznego, nie ma... Chociaż wiecie, no są takie po prostu też momenty, kiedy ja sobie zadaję pytanie, jak to w ogóle funkcjonuje, jak idę na przykład do sklepu i widzę dziewczynę, która wchodzi z mężem, gdzie ma założoną taką pełną burkę, tak? Czyli dać jej tylko oczy. No i zastanawiam się, czy ona naprawdę chciała to włożyć, tak? Ale no, ciężko też powiedzieć, czy tak, czy nie. Prawdopodobnie nie. Natomiast ogólnie jest zakaz w ogóle wchodzenia w miejsca publiczne z zakrytą twarzą, tak? Czyli można nosić hijab, natomiast nie można nosić burki. Mimo wszystko łamią ten zakaz właśnie przez to, że gdzieś tam pokazują się z tym swoim mężczyzną, no i zakrywają tą twarz. Natomiast jeśli pracuję na uniwersytecie, to ja tak jakby nie widzę tych zachowań tego typu. Aczkolwiek no tak jest i szczególnie właśnie na wsiach tak się dzieje. Ale musicie pamiętać, że arabka, kobieta arabska to są dziewczyny tak silne, są czasami takie po prostu badasy, tak jak wspomniałam wcześniej, z którymi się po prostu nie zadziera. Więc też miejcie to po prostu na uwadze, że są bardzo różne charaktery. Nie da się po prostu też wprowadzić i wrzucić każdej kobiety do jednego garnka i każdego mężczyzny do jednego garnka, bo tutaj jest tyle charakterów, ile u nas jest w Europie. Więc nie da się oceniać wszystkich przez pryzmat jednej osoby. I nie da się po prostu powiedzieć, że dana kultura jest zła czy dobra, bo jakby z naszej perspektywy oczywiście ta nasza będzie dobra, bo wiecie, mózg działa w ogóle w ten sposób, że my wolimy szukać rzeczy, które potwierdzą nasze przekonania i akceptujemy je łatwiej, niż rzeczy, które zaprzeczają naszym przekonaniom. Mimo, że one mogą być bardzo logiczne i zupełnie prawdziwe, to nasz mózg i tak będzie preferował je gdzieś tam wypierać, niż akceptować. Dlatego w ogóle dyskusje jakiekolwiek z osobami o różnych poglądach są bardzo, bardzo trudne i czasami po prostu bezcelowe. No ale to tylko taka dygresja właśnie po to, żeby gdzieś tam mieć na uwadze właśnie to, że to jest trudne, aczkolwiek no, to jest potrzebne właśnie, żeby podchodzić z otwartością i taką pokornością troszeczkę do naszych przekonań. To znaczy, że no, my sami jako osoby gdzieś tam powiedzmy właśnie wychowane w tej kulturze indywidualnej zaczynamy szukać rozwiązań magicznych, na te wszystkie nasze problemy, czyli gdzieś tam stres, no to robimy jogę, gdzieś tam mindfulness, tak? Pójdziemy medytować po prostu przez godzinę, wyjedziemy do ashramy, do Indii, żeby gdzieś tam odnaleźć siebie.
no to nie są nasze indywidualne rzeczy, które pochodzą, znaczy one są indywidualne, są w ten sposób przekształcone, natomiast to nie są oryginalnie rzeczy pochodzące z naszego społeczeństwa, z naszej kultury. My uciekamy w te kultury wschodu, szukając po prostu tego, czego nam teraz brakuje, jako osoby, które gdzieś tam żyją w tym całym wyścigu. I potrzebujemy takich rzeczy, bo ta kultura taka właśnie indywidualna, indywidualistyczna zachodu, ona też nie jest do końca zdrowa. Także no to są te, pewnie powiedziałam tak, że no po raz dziesiąty, a wybaczcie mi, jeszcze pracuję jakby nad tym, jak wypowiadać się podczas podcastu, bo jednak prowadzenie takiego monologu jest dosyć specyficzne. No, ale zakończę w ten sposób teraz. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście i jakby zaczniemy dyskusję pewną. Będziemy mogli sobie rozważyć różne kwestie. Zapraszam Was do komentowania. Dziękuję w ogóle, że wysłuchaliście tego do końca. Jeżeli są jakieś kwestie i macie jakieś pytania do tego całego tematu, to zadawajcie je śmiało. Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć Wam. Myślę, że to jest coś fajnego, żeby sobie porozmawiać, ale to jest też fajne, aby ćwiczyć własny mózg, czyli ćwiczyć nasze przekonania i poddawać je ciągłym próbom, żeby po prostu ćwiczyć ten mózg i żeby on nie przestawał pracować i się nie wyłączał, żebyśmy nie zakładali, że to, co wiemy i to, co mówimy, to jest jedna jedyna prawda i jedna jedyna racja, bo tak nie jest na pewno. No, także dzięki, trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do usłyszenia w następnym podcaście. Pa, pa.